Panie premierze, jesteśmy na uroczystej gali rozdania nagród przedsiębiorców Wektory 2022. Pana zdaniem, firmy, które dzisiaj zostały nagrodzone, pana zdaniem, czy w pełni zasługują na tą nagrodę? W pełni zasługują. Ja już się ubrałem, wychodzę, bo się skończyła ta główna gala. Ale powiem tak, że ci ludzie, którzy byli na sali, reprezentują setki tysięcy przedsiębiorców w Polsce, Polek i Polaków, którzy zatrudnili i zatrudniają w przyszłości, także będą zatrudniać miliony obywateli naszego kraju. To jest wielka zasługa, bo czasy są trudne, wprowadzają nowe rozwiązania, innowacje, są takim impulsem dla całej polskiej gospodarki i należy chylić czoła przed ich determinacją, odwagą i profesjonalizmem. I dlatego to jest wielki zaszczyt dla wszystkich, którzy mogą tu dzisiaj być. A jak pan ocenia kondycję polskiej gospodarki w czasie właśnie recesji i oczywiście wojny w Ukrainie, właśnie w tym najtrudniejszym okresie? To ja powiem tak, że ja oceniam bardzo wysoko, najwyżej jak można, obywatelki i obywateli polskich, którzy są przedsiębiorcami. Dlatego, że wykonują wielkie zadania dla całego kraju, pomimo trudności gospodarczych, zewnętrznych, wewnętrznych. I to jest wielkie zadanie również dla nas wszystkich, żeby docenić przedsiębiorców, bo dzisiaj cały kraj ma podwójne obowiązki. Mamy obowiązki wobec nas samych, ale także wobec Ukrainy. I przedsiębiorcy są tutaj bardziej ważni i trzeba ich bardziej docenić niż kiedykolwiek wcześniej.